Szczęść Boże cwaniakom, tym piętnowanym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Grzegorz Braun na pierwszy rzut oka wygląda na szaleńca. Jak się słuchamy w jego wypowiedzi, to rodzi nam się obraz maniakalnego katoprawicowca. Ale czy faktycznie tak jest? Dzisiaj zajmę się jego oświadczeniami majątkowymi oraz skupię się na skrupulatnie budowanej armii fanatyków. A więc zostań ze mną do końca, aby dowiedzieć się więcej o Grzegorzu Braunie, a szczególnie o tym, kogo Braun chce powiesić na szubienicy. Cześć, mam na imię Sebastian i na tym kanale zajmuję się rozwojem osobistym, podróżami, a także moją ukochaną, niedoścignioną polityką. A więc kilka dni temu postanowiłem zrobić zestawienie oświadczeń majątkowych posłów Konfederacji. Nie ma ich za wielu, jest ich tam chyba 9 czy 10, ale okazało się, że przeglądając te oświadczenia majątkowe, ci panowie mają zbyt dużo ciekawostek w tych oświadczeniach, żeby robić jeden zbiorczy film. Dlatego postanowiłem zabrać się za kilku z liderów tejże partii. Na pierwszy ogień wezmę Grzegorza Brauna. Konfederaci szczycą się tym, że są mega mózgami ekonomicznymi, znają finanse, wiedzą jak naprawić finanse i wiedzą co zrobić, żeby i nam Polakom się żyło lepiej. Dlatego ja w swoim filmie skupię się na tym, żeby pokazać wam, jakim znawcą i praktykiem ekonomii i finansów jest Grzegorz Braun, jak moim zdaniem pan Grzegorz łamie prawo w swoich oświadczeniach majątkowych, a także czy jego oświadczenie majątkowe mówi, iż ma on jakąś chorobę psychiczną. Przeglądając oświadczenia majątkowe wszystkich posłów Konfederacji, pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to oświadczenie majątkowe Grzegorza Brauna. Zobaczcie, jak on dziwnie pisze. Grafolodzy twierdzą, że po charakterze pisma, po tym, jak piszemy, jak i gdzie piszemy, oni są w stanie określić, czy ktoś ma chorobę psychiczną. I powiedzmy, że zająłem się dwoma chorobami psychicznymi. Pierwsza z nich to jest choroba dwubiegunowa w fazie maniakalnej. Osoby, które mają tą chorobę i są zmuszane do pisania, ich charakter pisma charakteryzuje się tym, że litery są stawiane nieczytelnie, że bardzo często są zamieniane litery w szyku, że bardzo często charakter ich pisma jest zmieniany, nawet w jednym zdaniu. Drugą chorobą natomiast jest schizofrenia. Osoby, które mają schizofrenię, a są zmuszone do pisania, charakteryzują się zmiennością charakteru. Nawet w jednym słowie mogą zmieniać charakter. Osoby ze schizofrenią także robią dużo błędów ortograficznych, interpunkcyjnych. W jednym słowie potrafią wstawić trzy duże litery, a także czasami zdarza im się, że w danym słowie stawiają znak przecinka. Interpunkcja albo kropka. Ale jak widzicie, w oświadczeniu pana Brauna, poza tym, że jego charakter pisma jest taki dosyć dziwny, bardziej bym powiedział, że to małe dziecko pisało to oświadczenie niż dorosły facet, nie ma tam ani błędów ortograficznych, ani interpunkcyjnych, nie ma przestawień, nie ma zmiany charakteru. Ten charakter jest cały czas taki sam dziwny. Więc należy wykluczyć te choroby u pana Brauna. Natomiast w momencie, kiedy zagłębiłem się dalej i porozmawiałem z moją koleżanką psycholożką na ten temat, ona stwierdziła jedną rzecz. Zobaczcie, pan Braun, wypisując swoje oświadczenie, nigdzie, ale to nigdzie nie mieści się w linijkach, w ramach. Zawsze wychodzi, czy to z lewej, czy z prawej, czy z góry, czy z dołu. Zawsze te jego bohomazy, pulfony wychodzą. I co to oznacza? Oznacza to tyle, że pan Braun podświadomie nie godzi się z systemem. On jest człowiekiem, który nawet w tak prozaicznej rzeczy jak oświadczenie majątkowe chce na siłę pokazać, że jest przeciwko temu systemowi. Facet jest niesubordynowany społecznie po prostu, a jest parlamentarzystą. No ale okej, tyle na temat jego grafomanii. A teraz sprawdźmy jego umiejętności, a także spryt ekonomiczny. W cudzysłowie spryt.
Braun w 4 lata przehulał 70% swojego majątku. Ale zauważcie, że Braun 4 lata temu miał ledwo ponad 11 tysięcy złotych oszczędności, dzisiaj ma trochę ponad 3 tysiące złotych oszczędności. W dolarach mu przybyło 3 dolary, nie wiem skąd, ale mu przybyło. Ten antysystemowiec umie odkładać pieniądze w dolarach, ale nie potrafi złotówka. No cóż, zdarza się. Pozostała część oświadczenia Brauna to flaki z olejem. Nie mam, nie dotyczy, nie mam, nie dotyczy. Pisane tak samo kulfoniasto, ale dwie pozycje mnie najbardziej zastanowiły. Pierwsza to rzeczy o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Panie Braun, ma pan jedną książkę powyżej 10 czy 200 książek albo 1000? Bo jeżeli pan ma 1000, to w oświadczeniu wpisuje się rzeczy, a nie zestawy rzeczy. To proszę napisać, która z tych pana książek jest warta więcej niż 10 tysięcy złotych. No, to tak na marginesie. Druga rzecz, która jest bardzo, ale to bardzo istotna, bo jest ona moim zdaniem przestępstwem i ABW powinno się tym zająć. Pan Braun w rubryce zobowiązania nie wpisuje dosłownie nic. A zgodnie z uchwałami Prezydium Sejmu zostały na niego nałożone kary. Ponad 150 tysięcy złotych, których nie uiścił do dzisiaj. A więc w swoim oświadczeniu majątkowym powinien wpisać te zobowiązania. 150 tysięcy, panie Braun, powinien pan tam wpisać. No i teraz na koniec zastanawia mnie, dlaczego Mentzen, guru konfederatów, nie jest w stanie wbić do głowy Braunowi podstawowych zasad ekonomii. Skoro Mentzen jest takim fachowcem, to niech nauczy Brauna oszczędzać, a nie rozwalać kasę. No chyba, że to jest też kolejny żart, panie Mentzen. A do tego wrócimy. A teraz coś, co mnie też zastanowiło, że Mentzen jako dzisiejsza ładna twarz Konfederacji schował Brauna i Mickiego gdzieś, nie wiem, pod dywan. No nie do końca, moi drodzy. Braun może nie jest dzisiaj frontmanem, ale Braun dzisiaj buduje armię swoich wyznawców, psychofanów, którzy wierzą w jego teorie spiskowe, wierzą w te ruchy antyszczepionkowe, wierzą nie wiem w co tam jeszcze, ale są to radykalni katolicy, którzy wierzą w głupoty, które Braun im chce przekazać. Pewno wierzą dlatego, że liczą na jakieś dobre miejsce na listach Konfederacji, żeby się załapać do Sejmu, ale jego armia wyznawców każdego roku rośnie. No i poza tymi teoriami, które przed chwilą wymieniłem, jedna rzecz jeszcze u pana Brauna według mnie zasługuje na chwilę uwagi. To jest taka fundacja Pobudka. Jednym słowem Pobudka. Hasło przewodnie tej fundacji brzmi bardzo ciekawie. Kościół, szkoła, strzelnica i mennica. I może nie brzmi to jakoś strasznie, nie jest to jakieś, nie wiem, nawołujące, czy rasistowskie, czy ksenofobiczne, jakie jest całe życie Brauna, ale kiedy skorelujemy te cztery słowa z myślami, którymi kieruje się Braun, to widzimy, iż skrajnie, ale to totalnie skrajnie radykalny katolik, który chce karać więzieniem, dziesięcioletnim więzieniem kobiety, a także lekarzy, którzy dokonali aborcji, który jest całkowicie przeciwny wielu, ale to wielu zabiegom leczniczym, ratującym życie. Według Brauna szkoła natomiast ma wpajać wartości chrześcijańskie, ma uczyć małe dzieci, a szczególnie małe dziewczynki, od pierwszych dni wielkiego posłuszeństwa mężczyźnie. Tym samym Braun chce spowodować, iż młode dziewczyny, a także młodzi chłopcy cofną się w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Braun jest wielkim zwolennikiem broni, wielkim propagatorem posiadania broni, a także zabijania w obronie własnej. Ale jak to się ma do przykazania z Biblii, które mówi nie zabijaj? Jak to się ma do tego, że chce karać kobiety i lekarzy, którzy według niego zabili noworodek? Co to jest za różnica, czy lekarz ratując życie kobiety zabił noworodek, a tak naprawdę tylko terminował ten noworodek,
a zabić kogoś podczas obrony własnej. Oczywiście jestem za obroną własną, jestem za posiadaniem możliwości bronienia samego siebie, ale też jestem za możliwością aborcji, na przykład ratującej życie kobiety. Z jednej strony Brown, psychokatolik, mówi nie zabijaj, a z drugiej strony mówi posiadaj broń, zabijaj, a później się zastanawiaj. Szczęść Boże cwaniakom, tym piętnowanym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Człowiek, który każde, ale to każde wystąpienie zaczyna od słów szczęść Boże, który chciałby wprowadzenia państwa wyznaniowego, z mównicy sejmowej krzyczy będziesz wisiał. Brown w jednej ręce niesie Biblię, mówiąc nie zabijaj, bądź taki i owaki. Ale w drugiej ręce niesie już nóż, w którym mówi zabiję cię, jak będziesz przeciwko mnie, w którym mówi powieszę cię na szubienicy za to, co zrobiłeś. I niestety, ale to mi trochę przypomina schizofrenię. Może pismo wyklucza tą chorobę, ale zachowania już moim zdaniem nadają się do tego, żeby stwierdzić, że jest troszeczkę schizofreniczny. A więc, jak obiecałem na początku, powiem teraz na końcu. Brown z mównicy sejmowej chciał powiesić na szubienicy ministra Niedzielskiego. A za co? Za to, że wprowadził COVID. Nie COVID. Za to, że wprowadził tak naprawdę restrykcje covidowe. Biedny Brown przez to był kilka razy wykluczony z obrad Sejmu i właśnie przez to pan Brown ma do zapłacenia ponad 150 tysięcy złotych. Naprawdę chcecie głosować na ludzi, którzy nie wywiązują się ze własnych zobowiązań, którzy nie są w stanie trzymać jednego spójnego zdania? Naprawdę chcecie ludzi, którzy was oszukają, a później powiedzą, ale czemu ty mi wierzyłeś? To przecież to był tylko żart. Zajmiemy się tymi żartami Mentzena następnym razem. Na razie, dzięki, cześć wam.